historii. Pewnej majowej nocy 1947 roku na dworcu kolejowym w Lesznie stanęli naprzeciwko siebie żołnierze dwóch sojuszniczych wówczas armii, polskiej i radzieckiej. Najpierw doszło między nimi do awantury, później do tragicznej w skutkach strzelaniny. Byli zabici i ranni, a każda ze stron przedstawiała swoją własną, całkowicie odmienną wersję wydarzeń. Powodem tego starcia była młoda Polka, którą jej własny mąż oddał pijanym Sowietom za butelkę wódki. Przewożona przez nich pociągiem kobieta dyskretnie błagała o ratunek przypadkowych pasażerów, twierdząc, że została porwana. Próbowało jej pomóc kilka osób. Gdy ich starania okazały się nieskuteczne, do akcji wkroczyło polskie wojsko. Za swoją odwagę żołnierze zapłacili wysoką cenę. Dodatkowo nazwano ich zdrajcami i wrogami ojczyzny. O strzelaninie na dworcu w Lesznie komunistyczne polskie władze najpierw kłamały. Później bardzo długo milczały, starając się za wszelką cenę ukryć niewygodne fakty. Aby opinia publiczna mogła w końcu poznać prawdę o tych wydarzeniach, musiało minąć ponad pół wieku. Ale do dziś zapomniana potyczka polskich żołnierzy z Sowietami na leszczyńskim dworcu skrywa w sobie wiele tajemnic. Oto historia kilkunastu odważnych ludzi, dla których honor był ważniejszy niż polityka okresu stalinowskiej Polski. Potyczka w Lesznie. Wyrok za odwagę. Po zakończeniu II wojny światowej cały świat odetchnął z ulgą. Po 6 latach najgorszego piekła po raz pierwszy zaczęto spoglądać w przyszłość z nadzieją, że przyjdzie w końcu czas pokoju. Obywatele wielu europejskich państw cieszyli się ostatecznym wyzwoleniem spod hitlerowskiego buta. Wśród nich nie było jednak Polaków. W kraju nad Wisłą nie nastał tak długo wyczekiwany okres spokoju i bezpieczeństwa. Polska, choć wyzwolona, nie stała się niepodległa. Polacy nie przestali się bać. A mieli ku temu uzasadnione powody, ponieważ w roku 1945 jeden okupant zastąpił drugiego. Choć wypędzono Niemców, na ich miejsce przyszli Sowieci. Nie mniej groźni, bezwzględni i bezlitośni. Po utworzeniu tymczasowego rządu jedności narodowej władze i struktury aparatu bezpieczeństwa zostały obsadzone przez polskich komunistów podległych Moskwie. Tworzona przez nich bezpieka oraz milicja tylko pozornie miały się zajmować zapewnieniem bezpieczeństwa zwykłym obywatelom. Tak naprawdę ich uwaga skupiła się głównie na zwalczaniu członków niepodległościowego podziemia, sprzeciwiających się nowemu powojennemu porządkowi. Na celowniku znalazła się także polityczna opozycja. Żaden polski obywatel nie mógł być pewny tego, co przyniesie kolejny dzień. Obsadzone głównie przez Rosjan państwowe urzędy niespecjalnie przejmowały się losem mieszkańców kraju, w którym zadomowili się komuniści. Oficjalnie w powojennej zawierusze partyjni urzędnicy niewiele mogli zrobić. Tak naprawdę niewiele chcieli. I choć początkowo komunistyczne władze starały się jeszcze stwarzać choćby minimalne pozory demokracji i państwa prawa, wkrótce miało się to zmienić. I to w sposób najbardziej brutalny z możliwych. Rok 1947 okazał się być przełomowy w umocnieniu władzy przez komunistów oraz podporządkowaniu Polski Związkowi Radzieckiemu. Już w pierwszych jego dniach skończyła się jakakolwiek pobłażliwość dla wszystkich tych, którzy nie zgadzali się z nowym ustrojem. Najpierw w styczniu przeprowadzono sfałszowane przez ówczesne władze wybory parlamentarne, w których zdecydowane zwycięstwo odnieśli komuniści. W lutym marionetkowy Sejm wybrał prezydenta. Został nim Bolesław Bierut, polski działacz komunistyczny całkowicie oddany woli Józefa Stalina. Gwarantem utrzymania komunistycznego porządku stało się radzieckie wojsko, rozlokowane od czasu zakończenia wojny na terenie całego kraju. Sowieci nie podlegali polskim władzom, milicji i sądom.
Nic więc dziwnego, że od samego początku swojej obecności zachowywali się niczym bezlitośni najeźdźcy w podbitym przez siebie kraju. Robili co tylko chcieli. Mieli siłę, broń i przeświadczenie o własnej bezkarności. Zdolni byli do wszystkiego, zwłaszcza gdy byli pijani. Dopuszczali się zabójstw, pobić, kradzieży oraz gwałtów. Kiedy przyszła im na coś ochota, po prostu po to sięgali, a najczęściej pragnęli wódki i kobiet. Polskie władze doskonale o tym wiedziały, ale za wszelką cenę próbowały ukryć popełniane przez czerwonoarmistów przestępstwa w obawie przed wywołaniem antysowieckich nastrojów społecznych. Ludziom w biały dzień z gospodarstw znikały zwierzęta, narzędzia rolnicze, rowery, a nawet wozy. Czyli wszystko to, co Sowieci mogli później sprzedać lub wymienić na alkohol. A że mogli się oni przemieszczać pomiędzy garnizonami w różnych miastach bez jakichkolwiek ograniczeń. Często wykorzystywali ten fakt, aby zabierać ze sobą do swoich jednostek zdobyczne łupy. Oprócz alkoholu i ukradzionego mienia, często były to także kobiety. Zwykle uprowadzane siłą wbrew ich woli, ale czasami także wydawane przez własnych mężów, którzy chcąc pozbyć się niechcianych żon, po prostu oddawali je w ręce Sowietów, zwłaszcza gdy z jakiegoś powodu nie mogli wziąć upragnionego rozwodu. Jedną z takich kobiet była 21-letnia mieszkanka wsi Dobre, niedaleko Koszalina, Zofia Rojuk. Pochodziła z dawnych Kresów Wschodnich, skąd w roku 1942 została wywieziona w głąb III Rzeszy, do obozu pracy przymusowej w Gisen. Tam poznała polskiego rolnika z Wielkopolski, Władysława Romeckiego. Po wyzwoleniu obozu przez Amerykanów w marcu 1945 roku zostali razem, a gdy Zofia zaszła w ciążę, para postanowiła się pobrać. Ich ślub odbył się 2 miesiące później w polskiej parafii w Gisen. Tak przynajmniej informował akt chrztu ich córki, urodzonej już w Polsce Władysławy. Na tym dokumencie Zofia widniała pod swoim drugim imieniem jako Stanisława Romecka. Jednak księgi metrykalne polskiej misji katolickiej w Gisen, mogące potwierdzić akt zawarcia tego małżeństwa, zaginęły podczas likwidacji tamtejszego obozu pracy. Po powrocie do kraju rodzina zamieszkała w podkoszalińskiej wsi Dobre, gdzie przyznano im niewielkie gospodarstwo rolne. Jednak trudna powojenna rzeczywistość szybko odcisnęła swoje piętno na ich małżeństwie. Na początku 1947 roku Władysław uznał, że ślub zawarty w Niemczech jest nieważny, a on sam już nie chce mieć żony. O zabranie od niego Zofii poprosił miejscowe władze. Swoje prośby argumentował w najróżniejszy sposób. Raz przysięgał, że jest kawalerem, a 21-letnia kobieta jedynie podawała się za jego żonę. Innym razem twierdził, że został przez swoją małżonkę oszukany, ponieważ dopiero po zamieszkaniu z nią dowiedział się, że Zofia nie jest Polką, ale Ukrainką, czego on nie mógł zaakceptować. Następnie oświadczył, że podczas wojny kobieta współpracowała z Niemcami. Gdy i takie tłumaczenie nie pomogło, Władysław otwarcie przyznał, że czuł niechęć do żony z powodu zbyt dużej różnicy ich charakterów. Jego zdaniem Zofia nie chciała pracować na gospodarstwie. Dodatkowo nie podobało jej się życie na wsi, a nocami, zamiast o nim, myślała o angielskich lotnikach. Opisując rozpad swojego pożycia, mąż całkowicie zataił fakt, że jego żona była z nim już wówczas po raz drugi w ciąży. Urzędnicy za każdym razem odpowiadali mu od niechcenia, że skoro ma z tą kobietą dziecko, to powinien z nią żyć i nie zawracać im głowy. Mieli przecież dużo większe problemy do rozwiązania niż nieudane małżeństwo jakiegoś rolnika. Mężczyzna zaślepiony pragnieniem pozbycia się żony nie rezygnował. Jednak gdy pod koniec stycznia 1947 roku postanowił osobiście zawieźć Zofię do wójta, aby w jej obecności złożyć na nią kolejną skargę, kobieta uciekła z domu. Wyjechała najpierw do pobliskiego Koszalina. Tam podjęła pracę w sklepie mięsnym. Kilka tygodni później trafiła do Białogardu, gdzie znalazła tymczasowe zatrudnienie u jednego z tamtejszych lekarzy.
Jednak tęsknota za pozostawioną w domu niespełna roczną córką okazała się silniejsza niż strach przed nieobliczalnym mężem. W kwietniu Zofia wróciła do swojej wsi, ale Władysław nie wpuścił jej do domu. Po nocy przespanej pod gołym niebem kobieta udała się na komisariat milicji. Po interwencji funkcjonariuszy małżonkowie ponownie zamieszkali razem. Zdesperowany mąż nie poddał się. Powojenna rzeczywistość nauczyła go jednego. W sprawie, w której nie mogli pomóc Polacy, ratunku należało szukać u Sowietów. Udał się więc do radzieckiej prokuratury w Koszalinie. Tam przedstawił list, jaki jego żona otrzymała kilka miesięcy wcześniej od swojej rodziny spod Kijowa. Jego zdaniem był to niezbity dowód na to, że Zofia jest Ukrainką, a więc natychmiast powinna zostać odesłana do Związku Radzieckiego. Sowiecki oficer zapewnił go, że wkrótce zjawią się u niego odpowiedni ludzie, aby zabrać kobietę. 26 maja do drzwi domu Romeckich zapukał kapitan Nikołaj Sokołow w towarzystwie kilku niższych stopniem uzbrojonych w karabiny czerwonoarmistów. Oświadczył zaskoczonej Zofii, że przyjechał zabrać ją do Koszalina, skąd zostanie ona wywieziona do Związku Radzieckiego. Na nic zdały się tłumaczenia zrozpaczonej kobiety, że jest ona matką małego dziecka i spodziewa się kolejnego. Kapitan pozostał nieugięty. Dał Zofii jedynie kilka minut na spakowanie najpotrzebniejszych rzeczy osobistych. Wychodząc z domu, błagała żołnierzy, aby pozwolili jej zabrać ze sobą córkę. Bezskutecznie. 10-miesięczna Władysława została z ojcem, który jako zapłatę za wydanie żony otrzymał od kapitana Sokołowa butelkę wódki. Następnego dnia Zofia dowiedziała się, że zamiast na wschód pojedzie z żołnierzami na południe. Na swoje nieszczęście 21-letnia kobieta spodobała się kapitanowi tak bardzo, że postanowił on zatrzymać ją dla siebie i zabrać jako zdobycz do swojej jednostki wojskowej w Legnicy, gdzie znajdował się wówczas największy garnizon Armii Czerwonej w Polsce. Z Koszalina wyjechali pociągiem we wtorek 27 maja. Towarzyszyło im kilku innych sowieckich żołnierzy. Pierwszy etap podróży przebiegł bez żadnych incydentów. Uzbrojeni w broń palną żołnierze nikogo nie wpuścili do swojego przedziału, a podczas trasy ochoczo raczyli się zabranym ze sobą alkoholem. Uprowadzona przez Sowietów Zofia kilka razy próbowała zwrócić na siebie uwagę przypadkowych pasażerów, jednak żaden z nich nie zareagował. Albo znaki dawane im przez przerażoną kobietę były zbyt dyskretne, albo, co jest dużo bardziej prawdopodobne, ludzie po prostu bali się głośnych, wulgarnych i coraz bardziej pijanych radzieckich żołnierzy. Na pewno doskonale zdawali sobie sprawę z tego, że jakakolwiek próba udzielenia Polce pomocy mogła się dla nich skończyć tragicznie. Wszystko zmieniło się, gdy cała grupa przesiadła się w Poznaniu na nocny pociąg osobowy jadący do Wrocławia. Tym samym zatłoczonym pociągiem wracał do domu w Osiecznej 40-letni krawiec Felix Lis. Zmęczony po ciężkim dniu pracy, dość długo szukał wolnego miejsca. W końcu znalazł je tam, gdzie inni bali się wejść. W przedziale zajętym przez czerwonoarmistów podróżujących w towarzystwie młodej kobiety. Wojskowa przeszłość krawca oraz jego wojenne doświadczenia sprawiły, że był on człowiekiem nie tylko twardym, ale i odważnym. Gdy jeden z Sowietów groźnym tonem oznajmił mu, że miejsca nie ma, Lis najpierw grzecznie się ukłonił, a następnie usiadł obok nich, stwierdzając, że wagon jest cywilny, więc on ma prawo w nim jechać. Zaskoczeni Sowieci odpuścili. Nie od razu zauważył, że jadąca z nimi kobieta płakała. Dopiero gdy pijani żołnierze zasnęli, przyjrzał się jej uważnie. Milczała, a po jej policzkach raz za razem spływała kolejna łza. Wciąż się w niego wpatrywała. Tak, jakby chciała mu coś powiedzieć, ale nie miała wystarczającej odwagi. Odezwał się więc pierwszy. Zapytał, dokąd jedzie. Odpowiedziała, że nie wie. Chwilę później, spoglądając nerwowo na drzemiących obok niej pijanych soldatów, ledwie słyszalnym szeptem podjęła kolejną próbę znalezienia ratunku. Liczyła na to, że mężczyzna, który odważnie przeciwstawił się żołnierzom, okaże się bardziej skłonny do pomocy niż pozostali ludzie, do których zwracała się wcześniej. I nie pomyliła się. Powiedziała, że nazywa się Zofia Rojuk.
że jest Polką ze wschodnich Kresów. Że została porwana przez Rosjan, którzy wieźli ją do swojej jednostki w Legnicy. Że jej własny mąż oddał ją Sowietom za butelkę wódki. Że zmusili ją do pozostawienia w domu małego dziecka. Że jest w 6. miesiącu ciąży i żeby zawiadomił władzę o jej uprowadzeniu. Poruszony tym, co przed chwilą usłyszał, krawiec postanowił pomóc kobiecie. Starając się nie obudzić żołnierzy, wstał z miejsca i po cichu wyszedł z przedziału. Szukając konduktora, spotkał kolejarza Jana Jankowiaka. Poprosił go o interwencję. Mężczyzna ten właśnie wysiadał na swojej stacji, ale obiecał, że o porwanej Polce zamelduje przełożonemu. Kilkanaście kilometrów dalej, podczas postoju na stacji w Kościanie, do pociągu wsiadło dwóch funkcjonariuszy Służby Ochrony Kolei. Lis wskazał im właściwy przedział. Strażnicy weszli do niego i poprosili Zofię o pójście z nimi do wagonu służbowego. Kobieta wstała z miejsca, ale natychmiast została złapana za rękę przez wyrwanego ze snu kapitana Sokołowa. Oznajmił on sokistom, że to jego żona i nigdzie z nimi nie pójdzie. W odpowiedzi strażnicy zażądali od Zofii okazania dokumentu tożsamości. Wtedy sowiecki oficer krzyknął, że nie pozwala legitymować swojej żony, z którą wraca do domu. Następnie wyjął pistolet, wycelował w polskich funkcjonariuszy i zagroził, że jeśli nie wyjdą z przedziału, to ich zastrzeli. Strażnicy nie mogli zrobić nic więcej. Postój dobiegał końca, a oni musieli opuścić pociąg, zanim ponownie ruszy. Krawiec nie zrezygnował. Najpierw znalazł konduktora, później kierownika pociągu. Obaj próbowali interweniować, ale bezskutecznie. W odpowiedzi usłyszeli to, co wcześniej sokiści. Obelgi oraz groźby pozbawienia życia. Felix Lis wiele ryzykował, aby pomóc nieznanej mu pasażerce. Gdy wysiadał na swojej stacji w Lipnie, mógłby z czystym sumieniem pomyśleć, że nic więcej zrobić w jej sprawie nie zdoła. W domu czekała na niego żona i 8-letni syn. On jednak przez cały czas czuł, że nie zrobił wszystkiego. Po opuszczeniu pociągu udał się więc do zawiadowcy stacji. Jemu także opowiedział o ciężarnej kobiecie porwanej przez Sowietów. Usłyszał wówczas zapewnienie o złożeniu przez zawiadowcę odpowiedniego meldunku przełożonym. Krawiec uznał, że to za mało i poprosił o możliwość skorzystania ze służbowego telefonu. Zadzwonił na posterunek wartowniczy Służby Ochrony Kolei w Lesznie. Wiedział, że w tym mieście Sowietów czeka przesiadka na pociąg do Legnicy, na który będą zmuszeni poczekać kilka godzin. Pomyślał więc, że to wystarczający czas na podjęcie skutecznej interwencji przez stróżów prawa. Gdy w Lipnie Felix Lis wsiadł na rower i wyruszył w ponad 8-kilometrową drogę do domu, nie zdawał sobie sprawy z tego, że po jego telefonie sokiści z Leszna odebrali jeszcze kilka podobnych zgłoszeń. Dzwonili kolejarze ze zbliżającego się do nich pociągu. Sprawa wydawała się być bardzo poważna, więc kolejowi strażnicy postanowili powiadomić o całej sytuacji pełniącego nocną służbę na dworcu w Lesznie milicjanta. Kapral Zygmunt Handke miał niespełna 30 lat, żonę i 4-miesięcznego synka. Służbę na stacji kolejowej pełnił dopiero od tygodnia. Choć był zatwardziałym komunistą i wielkim zwolennikiem obecności Armii Czerwonej w Polsce, nie akceptował jakiegokolwiek łamania prawa, nawet przez Sowietów. Gdy w 1:30 w nocy pociąg z Poznania wjeżdżał na peron leszczyńskiego dworca, kapral Handke już na niego czekał. Jednak zanim dotarł on do wysiadających Sowietów, interweniować próbowali dwaj miejscowi sokiści, ale zrezygnowali tuż po tym, jak zobaczyli wycelowaną w siebie broń. Gdy milicjant podszedł do kapitana Sokołowa, zasalutował i grzecznie się przedstawił. Następnie zapytał, czy stojąca za nim na peronie zapłakana kobieta jest Polką i czy może z nią porozmawiać na osobności w celu wyjaśnienia pewnych wątpliwości z nią związanych. Kapitan zamiast udzielić odpowiedzi, sięgnął do kieszeni spodni. Wyciągnął pistolet, który wycelował w twarz kaprala. Jednocześnie wulgarnie mu grożąc, kazał milicjantowi zejść sobie z drogi. Dodał przy tym, że jeśli tego nie zrobi, to go ubije jak psa. Handke posłuchał. Wiedział, że w starciu z grupą pijanych i uzbrojonych żołnierzy nie ma nawet najmniejszych szans. Choć groźby, jakie usłyszał, bardzo go przeraziły, nie zrezygnował z prób uratowania kobiety.
Swoje kroki natychmiast skierował do wartowni służby ochrony kolei. Stamtąd zadzwonił na posterunek Milicji Obywatelskiej w Lesznie. Od swoich przełożonych usłyszał jednak, że to nie jest sprawa dla milicjantów, ponieważ radzieccy żołnierze im nie podlegają. Handke był uparty. Uznał, że jeśli milicja była bezradna, pomóc mogło tylko polskie wojsko. Chwilę później wykonał drugie połączenie. Wykręcając numer do dyżurnego wojskowej komendy miasta, nie zdawał sobie jeszcze sprawy, że tym telefonem nieodwracalnie zmieni nie tylko swój los, ale także kilkunastu innych osób, które już wkrótce wyruszą Zofii na ratunek. Dwudziestodwuletni podporucznik Jerzy Przerwa, pomimo młodego wieku, miał za sobą duże doświadczenie wojenne. Do Ludowego Wojska Polskiego wstąpił na rok przed zakończeniem wojny. Służył w pierwszej dywizji artylerii przeciwlotniczej. Przeszedł cały szlak bojowy, biorąc udział w walkach o Wał Pomorski, w forsowaniu Odry oraz w wyzwalaniu Berlina. Był też wielokrotnie odznaczany, m.in. medalem Zasłużony na Polu Chwały, Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz odznaką grunwaldzką. Kariera w wojsku stała przed nim otworem, co wyraźnie podkreślali wszyscy jego przełożeni. Gotowy był już nawet wniosek o jego awans na stopień porucznika. Do 86. Łużyckiego Pułku Artylerii Przeciwlotniczej w Lesznie trafił 2 miesiące wcześniej. Objął w nim stanowisko dowódcy plutonu dowodzenia 2. Dywizjonu. Pełnił również funkcję komendanta miasta oraz dowódcy plutonu alarmowego. Od kilku tygodni był szczęśliwym mężem, a jego żona Lidia spodziewała się pierwszego dziecka, które miało przyjść na świat za 3 miesiące. Gdy 28 maja o godzinie 2 w nocy został obudzony przez wysłanego z koszar żołnierza, mógł z czystym sumieniem odmówić udziału w interwencji na dworcu. Tym bardziej, że zgłoszenie dotyczyło żołnierzy sojuszniczej Armii Czerwonej, którzy byli całkowicie wyłączeni spod polskiej jurysdykcji. Wielu ówczesnych polskich oficerów zapewne odmówiłoby udziału w tej akcji, ale podporucznik Jerzy Przerwa nie należał do tej grupy. Gdy tylko usłyszał, że pewna młoda Polka została uprowadzona ze swojego domu rodzinnego przez Sowietów i wbrew swojej woli jest wieziona do ich jednostki w Legnicy, natychmiast wydał rozkaz przygotowania plutonu alarmowego do wymarszu. Kiedy kwadrans później podporucznik dotarł do jednostki, cały oddział był już praktycznie sformowany. 16 żołnierzy zdążyło już pobrać z magazynu swoją broń i magazynki z amunicją. Przed opuszczeniem koszar dowódca plutonu oznajmił swoim podwładnym, że muszą udać się na dworzec kolejowy w sprawie kobiety więzionej przez Sowietów, ponieważ milicja i kolejarze nie mogą sobie poradzić. Jednocześnie zaznaczył, że nie jest w stanie przewidzieć, jak potoczy się cała interwencja, ponieważ radzieccy żołnierze są uzbrojeni w broń palną i wrogo nastawieni do Polaków, a do tego mocno pijani, więc nieobliczalni. Podkreślił, że teoretycznie może dojść nawet do wymiany ognia, więc jeśli którykolwiek z jego niedoświadczonych w boju żołnierzy odmówi udziału w akcji, nie zostanie z tego powodu pociągnięty do odpowiedzialności. Nie odmówił żaden z nich. Z budynku kompanii wybiegli w dwuszeregu. Kiedy znaleźli się przed wartownią, podporucznik Przerwa zatrzymał pluton. Jeszcze raz poinstruował wszystkich, jak powinni się zachowywać w sytuacji zagrożenia. Podkreślił, że mają pełne prawo do użycia broni, gdyby sobie ci pierwsi zaczęli strzelać. Udzielił wskazówek, mówiąc, żeby niczego się nie bali i nie uciekali, nawet gdy jego samego nie będzie w pobliżu. Że muszą być odważni, jak przystało na polskich żołnierzy. Że gdy już znajdą się na miejscu, to ich największym wrogiem będzie strach. Zwrócił im też uwagę, że aby wzbudzić w Sowietach respekt, muszą najpierw pokazać im swoją siłę. Przed Leszczyński dworzec pluton dotarł kilka minut przed godziną 3 w nocy. Dowódca rozkazał żołnierzom załadować broń i czekać. Następnie razem z kanonierem Stanisławem Stachurą wszedł do budynku. Będąc w środku, zarządził, aby wszyscy cywile natychmiast opuścili dworzec. Gdy w poczekalni pozostali już tylko Sowieci oraz siedząca z nimi kobieta, podporucznik Przerwa wrócił do swoich żołnierzy. Rozkazał im wejść do budynku i obstawić wszystkie możliwe wyjścia. Gdy tak zrobili, padł kolejny rozkaz. Przeładować broń i być w gotowości.
Dowódca plutonu podszedł do Sowietów. Przedstawił się i poinformował, że przybył, aby wyjaśnić sprawę Polki, z którą podróżują, ponieważ dostał meldunek, że jest ona przetrzymywana wbrew swojej woli. Wtedy podszedł do niego kapitan Sokołow i oświadczył, że kobieta nie jest Polką, a Ukrainką i została przez niego aresztowana. Dodał, że sprawa jest tajna i nie może o niej mówić przy świadkach. Zaproponował, aby podporucznik poszedł z nim w ustronne miejsce, gdzie porozmawiają i na pewno się dogadają jak człowiek z człowiekiem. Polski oficer zgodził się kontynuować rozmowę w wartowni Służby Ochrony Kolei. Zanim obaj wyszli, rozkazał swoim żołnierzom nikogo nie wpuszczać i nie wypuszczać z dworca, dopóki on nie wróci. Po wejściu do wartowni kapitan Sokołow oświadczył Polakowi, że jest z radzieckiego kontrwywiadu i ma tajny rozkaz, na podstawie którego przewozi aresztowaną za szpiegostwo kobietę. Podporucznik Przerwa nie uwierzył. Tym bardziej, że rozpoznał mundur swojego sowieckiego rozmówcy, który wskazywał na przynależność do artylerii, a nie kontrwywiadu wojskowego. Poprosił więc o pokazanie tego rozkazu. Kapitan Sokołow wyjął z kieszeni spodni pogiętą i rozerwaną kopertę, którą zaczął machać przed oczami polskiego oficera. Nie chciał jednak pokazać jej zawartości, podobnie jak swojego dokumentu tożsamości. W zamian zaproponował dogadanie się po przyjacielsku. W tym momencie ich rozmowę nagle przerwały odgłosy wystrzałów dochodzące z budynku dworca. Obaj wyciągnęli broń, po czym wybiegli z wartowni. Chwilę wcześniej, gdy tylko podporucznik Przerwa i kapitan Sokołow wyszli z dworca, do drzwi prowadzących na perony podeszło dwóch sowieckich oficerów. Major Borys Kudryawcew i kapitan Nikołaj Wachni za wszelką cenę chcieli wyjść na zewnątrz, uparcie domagając się ich wypuszczenia. Pilnujący wyjścia polscy żołnierze, kanonierzy Stanisław Stachura, Władysław Łabuza i Tadeusz Nowicki odmówili. Próbowali przekonać Sowietów, żeby poczekali z wyjściem do czasu powrotu ich dowódcy. W odpowiedzi usłyszeli wulgarną wiązankę wyzwisk pod swoim adresem. Nagle utarczka słowna przerodziła się w przepychankę. Widząc to, kapral Wiesław Warwasiński postanowił zareagować. Nie zdążył. Po zrobieniu zaledwie kilku kroków w stronę awanturujących się Sowietów, zauważył, że jeden z nich podaje drugiemu do ręki broń. Kapitan Wachni przeładował pistolet i krzycząc coś o polskich gębach, wystrzelił w kierunku Polaków. Nie trafił, ale kula przedziurawiła lewy rękaw bluzy munduru kanoniera Stachury. Na dźwięk wystrzału Polacy odpowiedzieli ogniem. Sowieccy oficerowie upadli na podłogę, a chwilę później spod ich ciał zaczęły wypływać stróżki krwi. Byli ciężko ranni. Obserwujący to z oddali szeregowiec Dmitrij Michajłow załadował swoją pepeszę, a następnie otworzył ogień w stronę polskich żołnierzy. W tej samej chwili cały ostrzał plutonu alarmowego skoncentrował się właśnie na nim. Zginął na miejscu. Dym po strzelaninie był tak intensywny, że znacznie utrudnił widoczność w budynku. Z obu stron wciąż padały strzały, więc polscy żołnierze wybiegli na zewnątrz, kryjąc się za wszystkim, co tylko mogło zatrzymać lecące w ich kierunku kule. Sowieci wybiegli za nimi. Strzelali na oślep. Polacy odpowiadali ogniem, ale widząc, że pijani Sowieci mieli problem nie tylko z celnością, ale i z utrzymaniem broni, celowali obok czerwonoarmistów, tak aby już nikogo więcej nie trafić. Strzelanina trwała jeszcze przez kilka minut, zanim kapral Warwasiński zdołał nakłonić obie strony do wstrzymania ognia. W tym czasie na miejscu pojawił się podporucznik Przerwa. Po otrzymaniu relacji o przebiegu potyczki pobiegł do koszar, zameldować o całym zajściu oraz wezwać pomoc medyczną. Później wrócił na dworzec do swoich żołnierzy, zapewniając ich, że nie ponoszą winy za strzelaninę i że wszystko się wkrótce wyjaśni, a oni wrócą do domu. Podczas jego chwilowej nieobecności polscy żołnierze zajęli się opatrywaniem rannych Sowietów. W tym samym czasie kapitan Sokołow zajęty był usuwaniem dowodów na udział swoich rodaków w strzelaninie. Między innymi wymienił ich puste magazynki na pełne. Instruował również swoich podwładnych, co dokładnie mają mówić, gdy na miejscu pojawią się już polskie władze. Niedługo później na dworzec przybyli funkcjonariusze Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Przesłuchani przez nich Sowieci twierdzili, że Polacy zaatakowali ich, gdy spali.
Oni sami się nie bronili i nie oddali do napastników ani jednego strzału. Polscy żołnierze przedstawili zupełnie inną wersję wydarzeń. Według nich to Sowieci jako pierwsi otworzyli ogień, a dopiero potem padły strzały ze strony członków plutonu alarmowego. Po dokonaniu oględzin miejsca zdarzenia, przeliczeniu łusek oraz sprawdzeniu dziur po kulach, oficerowie UB doszli do wniosku, że to Polacy mówią prawdę. Ustalono również, że poza przestrzelonym rękawem polscy żołnierze nie odnieśli żadnych obrażeń. Natomiast po stronie Sowietów na miejscu zginął szeregowy Michajłow. Major Kudryawcew i kapitan Wachni strzelaninę przeżyli, ale zmarli tuż po przewiezieniu do szpitala. Kilku innych czerwonoarmistów zostało lekko rannych. Szef Urzędu Bezpieczeństwa w Lesznie przedstawił raport z wydarzeń na dworcu swoim przełożonym na szczeblu wojewódzkim. Wnioski w nim zawarte nie spodobały się jednak kierownictwu. Pomimo zebranych na miejscu dowodów i zeznań naocznych świadków, sprawę przekazano organom wojskowym do ponownego rozpatrzenia. Główny Zarząd Informacji Wojskowej w Warszawie uznał, że przedstawiciele bratniego narodu radzieckiego nie mogli kłamać. Podważając raport Urzędu Bezpieczeństwa, Wojskowa Prokuratura przeprowadziła swoje własne śledztwo. Kierował nim okryty złą sławą prokurator, pułkownik Wilhelm Świątkowski, rodowity Rosjanin słynący ze swojej nieukrywanej wrogości nie tylko do Polaków, ale i wszystkiego co polskie. To właśnie na jego polecenie aresztowano łącznie 22 osoby. Nie było wśród nich Sowietów. Oprócz podporucznika Jerzego Przerwy oraz wszystkich członków jego plutonu alarmowego, do aresztu trafił także Felix Lis, kapral Zygmunt Handke oraz dwóch sokistów, którzy zdaniem prokuratury także wzięli udział w strzelaninie. Dwa dni później zatrzymani mężczyźni zostali przewiezieni do Poznania, gdzie żołnierze biorący bezpośredni udział w strzelaninie doświadczyli ostatecznej, a jednocześnie najbardziej brutalnej części prowadzonego śledztwa. Zamiast jednak badać fakty, śledczy skupili się wyłącznie na wydobyciu zeznań potwierdzających wersję Sowietów. Przesłuchania każdego z nich trwały po kilkanaście godzin. Towarzyszyły im tortury, jakim zwykle poddawani byli przez UB żołnierze antykomunistycznego podziemia. Katusze polegające na biciu i przemocy psychicznej podziałały. Przesłuchiwani mężczyźni po kilku dniach zaczęli wzajemnie przerzucać się oskarżeniami o sprowokowanie potyczki na dworcu. Wyłamał się tylko jeden z nich. Kanonier Stanisław Stachura do końca pozostał nieugięty. Głodzony, a później karmiony słonymi śledziami bez podawania wody, podtapiany i katowany do nieprzytomności, nigdy nie zmienił swoich zeznań. Uparcie powtarzał, że to sowiecki oficer wystrzelił jako pierwszy, a Polacy jedynie odpowiedzieli ogniem w obronie własnej. Możliwe, że właśnie z tego powodu do dokumentacji śledczej, jako jedynemu aresztowanemu, nie dołączono jego zdjęcia. Albo miał on bardzo poważne obrażenia twarzy, albo po prostu był nieprzytomny w dniu wykonywania fotografii. Nigdy nie ustalono prawdziwych motywów, jakimi kierowała się w trakcie śledztwa i późniejszego procesu Polska Prokuratura Wojskowa. Czy ich wyjątkowa gorliwość w udowodnieniu winy Polaków spowodowana była chęcią przypodobania się władzom Związku Radzieckiego? A może działano na wyraźne polecenie Moskwy? Tak, aby nie narazić na szwank i tak już nie najlepszej reputacji przedstawicieli Armii Czerwonej w naszym kraju, rządzonym przez komunistów. Pytanie wciąż pozostaje otwarte. Krawiec Felix Lis usłyszał zarzut podżegania do popełnienia przestępstwa, polegającego na gwałtownym zamachu na życie żołnierzy sił sprzymierzonych, za co groziła mu kara od 5 lat pozbawienia wolności do dożywocia. Podporucznik Jerzy Przerwa oraz milicjant Zygmunt Handke zostali oskarżeni o to samo oraz umyślne przyczynienie się do śmierci radzieckich żołnierzy w wyniku zamachu. W najlepszym wypadku groziła im za to kara 10 lat więzienia, w najgorszym nawet kara śmierci. Identyczną karą zagrożona była zbrodnia, o popełnienie której oskarżonych zostało 4 żołnierzy z plutonu alarmowego. Kapral Wiesław Warwasiński oraz kanonierzy Stanisław Stachura, Władysław Łabudza i Tadeusz Nowicki zostali oskarżeni o dopuszczenie się gwałtownego i śmiertelnego w skutkach zamachu na żołnierzy sojuszniczej Armii Czerwonej.
Za to samo przestępstwo mieli być sądzeni dwaj funkcjonariusze Służby Ochrony Kolei – Stanisław Bresiński oraz Ignacy Dworak. W stosunku do pozostałych żołnierzy z plutonu alarmowego prokuratura umorzyła śledztwo, ponieważ stwierdzono, że nie użyli broni lub strzelali w niebo. W związku z czym w ich działaniu nie dopatrzono się jakichkolwiek znamion przestępstwa. Czerwca 1947 roku, a więc zaledwie 9 dni po strzelaninie na dworcu, na terenie koszar w Lesznie odbył się pokazowy proces przeprowadzony w trybie doraźnym. Oskarżeni zostali przedstawieni przez prokuraturę jako zdegenerowani przestępcy oraz najwięksi wrogowie państwa, nie zasługujący nawet na najmniejszy akt łaski. Rozprawie przewodniczył stalinowski sędzia podpułkownik Franciszek Szeliński, znany ze swojej bezwzględności w stosunku do członków antykomunistycznego podziemia. Uważał, że każdy, kto szkodził przyjaźni polsko-sowieckiej, zasługiwał na śmierć. Od samego początku było więc jasne, że potraktuje on oskarżonych z największą surowością. Następnego dnia, dokładnie o 13:00, skład sędziowski udał się na naradę. 4 godziny później ogłoszono wyroki. Choć rozprawa sądowa miała charakter pokazowy, ich odczytanie odbyło się bez udziału publiczności. W przypadku dwóch oskarżonych sokistów sędziowie nie dopatrzyli się fizycznych dowodów ich winy. Jednak strażnicy Stanisław Bresiński i Ignacy Dworak nie wyszli na wolność. Ich sprawę przekazano do zwykłego postępowania, a tymczasowy areszt przedłużono. Ich dalsze losy pozostają nieznane. Prawdopodobnie uniknęli więzienia, ale możliwe, że zostali w jakiś sposób ukarani przez swoich przełożonych. Pozostałych 7 oskarżonych uznano za winnych wszystkich zarzucanych im czynów. 30-letni milicjant Zygmunt Handke został skazany na 10 lat pozbawienia wolności. Uznano, że popełnione przez niego przestępstwo polegało na tym, że domagał się od wojska zbrojnego uwolnienia kobiety, nie sprawdzając wcześniej, że plotka o jej porwaniu była fałszywa. Dodatkowo swoją złą wolą doprowadził do powstania konfliktu pomiędzy zaprzyjaźnionymi wojskami, polskim i radzieckim. Swój wyrok odsiadywał w Sztumie. Dopiero w roku 1953, na mocy amnestii, jego karę zmniejszono do 6 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności. Zakład karny opuścił 1 lutego 1954 roku. Przez resztę swojego życia był traktowany przez państwo jak wróg polityczny. Zmarł w roku 1987 w wieku 70 lat. 40-letni krawiec Felix Lis usłyszał wyrok 12 lat więzienia za to, że bezprawnie rozprowadzał nieprawdziwe informacje o uprowadzeniu Zofii Rojuk przez radzieckich żołnierzy, czym prowokował do dokonania zamachu na ich życie. Jako okoliczność obciążającą uznano fakt, że w swoim poważnym wieku nie powinien on tak bezkrytycznie wierzyć w zasłyszane kłamstwa o porwaniu. Swoją karę odsiadywał we Wronkach i Siedlcach. Na mocy późniejszej amnestii jego wyrok zmniejszono do 8 lat. Wolność odzyskał 1 czerwca 1955 roku. Zmarł w roku 1977 w wieku 70 lat. Spośród oskarżonych żołnierzy sąd najłagodniej potraktował kanoniera Tadeusza Nowickiego. Usłyszał on wyrok 10 lat więzienia. Za okoliczność łagodzącą uznano to, że podczas potyczki na dworcu nie dał się ponieść ogólnej psychozie i wszystkie swoje strzały oddał w powietrze. Pozostali oskarżeni niestety nie mieli tyle szczęścia. Sędziowie postanowili, że podporucznik Jerzy Przerwa nie dożyje dnia narodzin swojego pierwszego dziecka, które miało przyjść na świat za 3 miesiące. Dowódca plutonu alarmowego został skazany na śmierć oraz pozbawienie praw publicznych i obywatelskich. Był winny tego, że z własnej woli wprowadził podległych mu żołnierzy w stan wrogości wobec przedstawicieli sojuszniczej armii radzieckiej, czym ostatecznie doprowadził do zamachu na ich życie. Na karę śmierci skazani zostali także kanonierzy Stanisław Stachura i Władysław Łabuza oraz kapral Wiesław Warwasiński.
za to, że używając broni palnej dopuścili się prowokacji w stosunku do żołnierzy radzieckich, a następnie wykorzystując nieuzasadniony pretekst, dokonali gwałtownego zamachu na ich życie, podważając tym samym przyjaźń polsko-sowiecką. Za okoliczność obciążającą sąd uznał ich wrogie nastawienie do Związku Radzieckiego, które skłoniło ich do użycia broni przeciwko przedstawicielom tego państwa. Spośród skazanych na śmierć żołnierzy tylko podporucznik Przerwa nie wystąpił o ułaskawienie. Prezydent Bolesław Bierut skorzystał z przysługującego mu prawa łaski tylko w dwóch przypadkach. Zwolnił kanoniera Nowickiego z odbywania zasądzonej mu kary więzienia. Powrócił on do służby w swojej jednostce wojskowej, ale dalsze jego losy nie są znane. Kanonierowi Stachurze zamienił karę śmierci na 15 lat pozbawienia wolności. W styczniu 1956 roku jego wyrok skrócono do lat 10. Na wolność wyszedł półtora roku później. Do końca życia towarzyszyło mu załamanie nerwowe oraz problemy ze zdrowiem. Zmarł w roku 1965 w wieku 40 lat. Egzekucje skazanych na śmierć polskich żołnierzy wykonano 15 czerwca 1947 roku, a więc zaledwie tydzień po ogłoszeniu wyroku i 18 dni po strzelaninie na dworcu w Lesznie. Nie wiadomo dokładnie, w jaki sposób pozbawiono ich życia. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że wykonawcą egzekucji był poznański funkcjonariusz UB, podporucznik Jan Młynarek, stalinowski kat słynący z zamiłowania do wykonywania wyroków śmierci w stylu katyńskim, można założyć, że skazańcy zostali zamordowani pojedynczym strzałem w tył głowy. Prawdopodobnie gdzieś w głębokim lesie niedaleko Poznania i tam, w nieoznaczonym grobie, spoczęły ich ciała, których do dziś nie odnaleziono. Tak zakończyła się historia potyczki w Lesznie, o której ówczesna władza chciała jak najszybciej zapomnieć. Przez następne pół wieku o próbie uratowania młodej kobiety uprowadzonej przez Sowietów nie można było mówić i pisać. Sytuacja mogła się zmienić już po upadku w Polsce komunizmu, ale z jakiegoś powodu się nie zmieniła. Co prawda wszyscy skazani doczekali się w końcu rehabilitacji, kiedy w styczniu 1990 roku uniewinnił ich Sąd Najwyższy. Jednak wtedy nie żył już żaden z nich, a informacja o tym fakcie nie została przekazana opinii publicznej. Spóźniona sprawiedliwość przyszła w zupełnej ciszy. Nie poinformowano o tym w telewizji, nie napisano w prasie. Poza skromnymi wzmiankami w niszowych opracowaniach naukowych, historia ta pozostawała szerzej nieznana. Odnieść można było nawet wrażenie, że nowej, tym razem demokratycznej władzy, także nie zależało na nagłośnieniu tych tragicznych wydarzeń. Ale dlaczego? Czy w wolnej Polsce prawda o potyczce w Lesznie również mogła być zbyt niewygodna? Może komuś przeszkadzał fakt, że wśród żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego, kojarzącego się przecież z minionym ustrojem totalitarnym, znaleźli się bohaterowie gotowi bezinteresownie nieść pomoc kobiecie, której nawet nie znali, i odważyli się wystąpić przeciwko Sowietom, za co zapłacili najwyższą cenę. A może nie najlepiej wyglądałyby prasowe nagłówki mówiące o tym, że jednym z mężczyzn próbujących uratować Zofię Rojuk był oddany swojej służbie funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej, w dodatku gorliwy komunista i wielki zwolennik obecności czerwonoarmistów w Polsce. Co więcej, to przecież ubecy przeprowadzili rzetelne śledztwo, jednoznacznie wskazując na niewinność Polaków. W pierwszych latach III RP takie szczegóły mogłyby się spotkać z ostrą krytyką, zwłaszcza ze strony tych osób, które trudną polską historię postrzegały wyłącznie w barwie białej i czarnej, a raczej białej i czerwonej. Jednym z nielicznych, którzy postanowili pamiętać, był dziennikarz i pisarz Krzysztof Kaźmierczak. Poświęcił on kilkanaście lat, aby drobiazgowo zebrać w całość porozrywane fragmenty tej historii i wydobyć z mroku wszystko to, co komuniści starali się ukryć. Efektem jego tytanicznej pracy była wydana 4 lata temu rewelacyjna książka zatytułowana Rozstrzelani za uratowanie kobiety. Zawierała ona wiele nieznanych wcześniej faktów oraz szczegółowy przebieg potyczki, zrekonstruowany przez autora na podstawie zeznań złożonych przez bezpośrednich uczestników strzelaniny na dworcu.
Dodatkowo, jako pierwszy przedstawił on dalsze losy Zowi Rojuk. Aby je poznać, autor przebył długą drogę. Odnalazł jej żyjącą córkę. Rozmawiając z nią, ustalił, że po wydarzeniach w Lesznie będąca w ciąży kobieta została wywieziona na Syberię. Tam straciła swoje dziecko. Po powrocie z zesłania zamieszkała na terenie Ukrainy. Otrzymała również zakaz wyjazdu do Polski. Swoją córkę odnalazła dzięki pomocy Czerwonego Krzyża i poprosiła o przyjazd do siebie. Spotkała się z nią dopiero w roku 1968. W Związku Radzieckim Zofia ponownie wyszła za mąż i urodziła syna. Nigdy nie wróciła do ojczyzny. Po upadku żelaznej kurtyny nie pozwolił jej na to stan zdrowia. Zmarła w roku 2000 w wieku 74 lat. Najdłużej ze wszystkich osób związanych z tą historią żył Władysław Romecki, człowiek, który za butelkę wódki oddał Sowietom swoją ciężarną żonę. Pozostał we wsi i prowadził gospodarstwo rolne. W latach 70. wstąpił do Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej. Ożenił się po raz drugi. Doczekał się wnuków i prawnuków. Zmarł 15 lutego 2015 roku, dożywając 93 lat. Podobno w ostatnim okresie swojego życia niczego nie pamiętał ze swojej niechlubnej przeszłości. Do dziś nieznane pozostają dalsze losy żony podporucznika Przerwy. Krzysztof Kaźmierczak wciąż szuka wszelkich informacji na ten temat. Sugeruje przy tym, że po egzekucji swojego męża mogła ona wyjechać z Polski. Nie wiadomo, czy urodziła, a jeśli tak, to czy dziecko kiedykolwiek poznało historię swojego ojca? Czy usłyszało o cenie, jaką musiał zapłacić za to, że razem ze swoimi żołnierzami ruszył na pomoc zupełnie obcej im kobiecie? Za jej uratowane życie trzech z nich zapłaciło swoim własnym. Trzy polskie życia za trzy sowieckie. W stalinowskiej Polsce tak właśnie wyglądała sprawiedliwość. Tekst i realizacja Łukasz Włodarski. Czytał Hubert Pawlak. Podcast W Mroku Historii dostępny jest w serwisie YouTube oraz Spotify. W Mroku Historii.